Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy, bardzo Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy nasze przygody z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali, słuchajcie. Ostatnio działo się tu sporo. Bardzo mocno żeśmy ich tutaj przepchnęli. Zajęliśmy w zasadzie większość terytorium Środkowoeuropejskiego Sojuszu. Słuchajcie, próbujemy obecnie zająć Włochy, Szwecję oraz Norwegię. To są nasze kolejne kierunki natarć. Tu musielibyśmy nieco się... Ups, nie to chciałem. Dobra, tutaj musielibyśmy się nieco ogarnąć. Dobra, myślę sobie tak. Tu potrzebujemy więcej zaopatrzenia. Tutaj ogólnie to trzeba zrobić to w ten sposób. Dobra, tutaj naprawy trwają. Teraz tak. My tutaj mamy, musimy zadbać o nasze lotnictwo. To jest w ogóle jakiś dramat, to co się tutaj odbywało ostatnio. Już jest lepiej, już jest zdecydowanie lepiej pod tym kątem. W sensie, że czekajcie, pójdźmy trochę. Dobra, nadal nie mamy tutaj jako takiego panowania w powietrzu i długo mieć nie będziemy. Teraz tak, myślę sobie, ograniczymy tutaj to sobie do 5 fabryk. Weźmiemy sobie nasze myśliwce odrzutowe. Niezawodność na maksa. Silniki na maksa. Broń, zasięg. Dobra. O, ponad 1100 km na godzinę. Teraz, które to są te lepsze? Tutaj. Tak jest. I rozpoczniemy sobie ich produkcję. Tylko, że bardzo brakuje nam Wolframu. Co jest grane z tym Wolframem? W ogóle jeszcze powinienem sobie zrobić jeszcze jedną rzecz. Infrastruktura. O Jezus Maryjko. Tutaj trzeba zwiększyć nasze możliwości produkcyjne zasobów. Bo możemy oczywiście to sobie tutaj zrobić. Tylko, że oczywiście musimy rozbudować tutaj infrastrukturę na obszarze. Możemy tu. Bo potrzebujemy zasobów. Wszystko to będzie nam potrzebne. Dobra. Więcej aluminium. Wolfram. Tak jest. No ogólnie rzecz biorąc, jest tu co robić. Mamy duże złoża aluminium, co mnie osobiście bardzo cieszy. Tak jest. Musimy pozyskiwać więcej zasobów. Bo to jest konieczne do tego, aby wygrać tą cholerną wojnę z tymi wszystkimi krajami, z którymi ja ją toczę. O, ropa tu jest. Aluminium, wolfram, takie rzeczy mi są bardzo potrzebne. Proszę bardzo. Jeszcze gdzieś wolfram chyba powinien być. Tu jest, ale to już jest rozbudowane. Troszkę żelaza. C.
Co my tu mamy? Mamy aluminium, znaczy, przepraszam, chrom to był. Tu mamy aluminium. Kolejne cenne rzeczy, które trzeba rozbudować. Będziemy je bardzo mocno potrzebować. Chrom też nam się przyda. Dobra. Więcej chromu. Więcej ropy i aluminium. Tutaj na Śląsku też oczywiście. Dobra. No i pięknie, jest co robić. Pięknie, tutaj likwidujemy ostatnie resztki już oporu. Ładnie. Rozjechaliśmy te wojska. Dobra, tobie się teraz troszkę nudzi. Ja cię rzucę tutaj. Bo musimy zniszczyć Włochy. Partyzant, niech będzie. Mi to pasuje. Dobra, co tu się dzieje? Czemu wy tu nic nad niczym nie pracujecie, co? Dobra. To by trzeba było sobie ogarnąć. Tu. Fabryk. Od cholery fabryk. Co mi tak bardzo zżera Wolfram? Do czego my jeszcze tyle wolframu zużywamy, co? Do produkcji czołgów średnich, no tak. Do produkcji artylerii. Ale to nie są aż takie straszne ilości. Już też bez przesady. No dobra. Dobra, okej. Dobra, mamy to. Teraz tak. Was możemy sobie tutaj poprzydzielać. Mam tutaj asów. Ogólnie to się musimy tutaj ogarnąć z tym całym naszym lotnictwem. Tak jest. Do tego pana. Do tego pana. Musimy w ogóle zmienić charakter naszej armii. Musimy ją zreformować. Musimy tutaj dużo zmian powprowadzać.
Dobra. Tam bombowce strategiczne. Bombowce strategiczne przeniosą się pod Paryż. Tak. Teraz tak. Wy tu się szkolicie. Tu możemy wystawić 400 samolotów. Co ja tu w ogóle mam? Bombowce morskie. Jakiejś ogromnej ilości maszyn. Głównie bombowców bliskiego wsparcia, z tego co widzę. Których nie mam ochoty jakoś mocno tutaj używać. Bombowce międzywojenne. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj mamy 400 maszyn do szkolenia. Teraz tak. Wy tu co? Dobra. Działać. Tu mamy co? 200. 200 myśliwców. O kurde. Dobra. Myśliwce. W sumie tych myśliwce tu wcale dużo nie mam. Powiem szczerze. Dobra, na razie niech to się szkoli. Ładnie. Ty masz się przygotować do ataku. My tu możemy uderzyć. Tak jest. Pięknie, mamy asów. Bardzo ładnie. Myślę, że trzeba by też było tutaj nasze okręty zacząć robić nowoczesne. Przede wszystkim okręty podwodne. Kuba dołączyła do Sojuszu Północnoamerykańskiego. Chile też. No i dobrze. Uderzaj. O, a ty nie masz co robić. Ty nie masz co robić. Zaraz ci znajdę robotę. Rzućmy ich tutaj, bo tam sytuacja nie jest za ciekawa. No, Włosi raczej nie dadzą tutaj sobie rady. Jak tam rozbudowa? Jak tutaj to wygląda? To ma być tu na maksa rozbudowane.
Wow, ja produkuję 300 ciężarówek dziennie. To jest jakiś hardcore. Na asów. Hula, hola, basta, ile wy tu maszyn macie, no, no, no. Dobra. My tutaj mamy dodatkowe stocznie. Rozpocząć tutaj więcej budowy. Ojej, ile mam stoczni w ogóle? Co ty tu masz? Sterowany moduł przewody minowe. Dobra. Dobra, dobra. Myślę, że na razie nie ma sensu tutaj za bardzo inwestować. Seria dziewiąta. Tutaj bym wam dał miny właśnie. Dobra. Myślę, że ja możemy rozpocząć tutaj produkcję sobie ich. Będziecie w Brytanii. Dobra. Stanowczo za dużo maszyn wystawiłem. A, muszę poczekać, że one się wystawią. Co jest? Czemu ich tu nie mogę przebazować? No chyba teraz już mogę. Dobra. Tak, one się musiały wystawić z rezerw. Okej. Tutaj się musimy przełamać. Musimy się przebić. O, mamy nowego agenta dostępnego. Co ty tu masz? Dobra. Szybkość pozyskiwania inwestycji przez wrogiego agenta. Dajmy ją. No i ładnie. Niestety jest tu bardzo duża aktywność wrogich agentów u nas. Ja bym tu sobie jeszcze więcej okrętów nabudował. Brytania. Musimy zablokować Brytyjczyków. Dobra, tu mamy jeszcze fabryki. Dobrze. Ulepszone podwozie. Ja czekam jeszcze na... Bo pracujemy na jeszcze nowszym podwoziem czołgu średniego, tak, za niedługo będzie i będziemy projektować nowy czołg. Dobra. Teraz tak. Jeszcze mamy wolne stocznie. Dobra. Musimy rozbudować flotę, musimy rozbudować lotnictwo. Ja gotów. Teraz tak.
Twoim zadaniem będzie się tutaj wbić. No, kiepsko to wygląda. Przełamiemy się tam. Masakra. Dobra, tutaj Wenecję żeśmy zajęli. Tutaj powoli, powoli posuwamy się naprzód. Zająć to tam. Mirna! Gotów! Zająć to. Teraz tak. Zmniejszmy produkcję tych ciężarówek. Tutaj możemy zwiększyć produkcję sprzętu wojsk zmechanizowanych. Ogólnie, o, wiem co jeszcze musiałbym sobie zaprojektować. Tak. Ulepszone podwozie. Weźmy sobie to, zamontujmy tutaj lekka nieruchoma wieża, zamontujmy tutaj średnią haubicę ulepszoną. Ulepszone średnie działo, co my tu mamy, wyrzutnie rakiet? Nie. Mamy, co ja w końcu dałem tutaj? Ulepszona uzbrojenie główne. Ulepszona średnia armata, nie. Średnia haubica. Ulepszona średnia haubica. To chciałem. Zadać sobie działo samobieżne. Radio. Moduły, co byśmy tu mogli sobie dorzucić? Przebicie. O, zwiększona niezawodność. Obrona, przełamanie. Przełamanie. Maksymalne zapasy paliwa. Maksymalna szybkość niższa. Obrona, przełamanie, niezawodność. Minus 10. Przedział amunicyjny. Mokre komory amunicyjne. Dajmy automat ładujący. Dobra, jak ty masz wyglądać? Ja bym dał, że tak. To i tak bez znaczenia. O Jezus. Ulepszanie podwoziu. Dobra, jeszcze raz. Spieprzyłem to. Broń średnia. Ulepszona haubica. Radio. Moduły. Dajemy tak. Łatwa obsługa. Automat ładowania. I mokre komory.
Co my tu mamy? Niezawodność, maksymalna szybkość. Dajmy maksymalną szybkość. Opancerzenie. Mitowany, odlewany. Mamy dużo chromu, więc w sumie moglibyśmy zrobić ten opancerzenie spawane. Dobra. Dobra, myślę, że tak będzie ok. Aha, kategorię muszę wybrać, artyleria. Dobra. Chyba będzie ok. Pacyfikacja, zużycie paliwa. Dobra. No i by trzeba było rozpocząć ich produkcję. Dobrze. Ile my mamy czołgów średnich? Czołgi średnie. 4000 czołgów średnich. Ja już bym tutaj w ogóle wycofał te czołgi lekkie z tych naszych dywizji. Zastąpmy te jedne pancernymi batalionami wsparcia. Lekka artyleria samobieżna. I tutaj dorzućmy czołgi średnie. Chyba jeśli chodzi o ilość jednostek żołnierzy, to się niewiele zmieni. Dobra, 50 artylerii, dobra. Okej. Okay. T-34. Dobra, wprowadźmy to. Oddziały barierowe. Okej. Co ja tutaj mam? Reorganizacja wojska, to by trzeba było zrobić. Chwała Armii Czerwonej. Ochrona. Kanał Bałtycki. Przeniesienie nie ma sensu. Koszt producenta, dobra. Premia do pracy, technologię czołgu, weźmy to sobie. Dobra. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ulepszony podwozie czołgu lekkiego, ale to już jest. Sprzęt wojsk zmechanizowanych, właśnie. Musimy sobie stworzyć nowy szablon dywizji. Nie tak. Działanie dywizji. Tu nie mogę. Nie. Weźmy na bazie tych zmotoryzowanej naszej. Na bazie zmotoryzowanej. Nie podobają mi się te tutaj. Coś takiego normalnego. Nie. Jeszcze raz.
Czyli tak, to sobie tutaj wymieniamy. Zmechanizowana. Co ja bym tutaj potrzebował? Pancerne bataliony wsparcia. Tutaj byśmy mobilne bataliony wsparcia i tu byśmy potrzebowali jednostki przeciwlotnicze. Tu bataliony mobilne, piechota zmechanizowana i tu też piechota zmechanizowana. Wszędzie. Tak jest. No i chyba byłoby git. O, ale tam mamy odpowiedni symbol, dobra. Ta zmechanizowana. Ale ja nie chciałem tego zastępować. Och. Teraz mnie tu rozwali coś. Wyposażenie. Czy ja mogę stworzyć sobie nowy szablon? Nowy, całkowicie nowy. Zaprojektuj dywizję. A, no dobra. Czekajcie, bo ja sobie tam rozwaliłem, a więc będę musiał odbudować moją zmotoryzowaną teraz. Wprost uroczo, naprawdę. Saperów. Co ja tam jeszcze miałem? Logistyczna. Co myśmy tu mieli? Jednostki zmotoryzowane. To chyba nie aż tyle. Dobra. I to będzie mechanizet Motor Rifle Division, chyba to. Aktualizuj. Oczywiście. Po prostu trzymajcie mnie, nie? To ma być dywizja zmotoryzowana. To się nic tutaj ma nie zmienić. Ja tak zmienić szablon w trakcie ofensywy, nie? A, popieści mnie. Ty co, ty utknąłeś? A ty tu co ty tu masz? Piechota. Co my tu mamy? Specjalizację? O nie, tutaj. Piechota. Dobra, my tutaj będziemy zmuszeni momencik. Ja gotów.
się rozciągnąć. Wychodzimy. Nie. Atakować. No, te jednostki piechoty się nadają do atakowania. Nie wiem, czy to z tym szukowem jest. Ale on coś nie za bardzo chce tu współpracować z nami. Dobra, my tutaj mamy pierwsze nasze jednostki podwodne. O, temu panu minęły chyba fochy na Stalina. Tam macie zadanie do wykonania. Jak wy się nazywacie? Nie, wy nie jesteście flotą rezerwową. Flota. Podwodna. Atlantyk. I teraz możemy sobie zrobić coś takiego, że wy tu będziecie sobie dołączać. Tak jest, pięknie. O, tutaj żeśmy ładnie przełamali front. Bolonia zajęta. Zmierna. No i tutaj trzeba pocisnąć, bo inaczej ja tego nie widzę. W ogóle mamy dużo asów. No i możemy ich tu sobie powsadzać. Proszę bardzo. Jezus, że tu asów naszych poginęło. Masakra jakaś. No ale my tu na północy sobie nawet chyba radzimy. Dużo naszych maszyn. Dobra, kolejne stocznie. Produkować. I wy tu na Atlantyk. Teraz tak. Chcielibyśmy tutaj pobudować centra zaopatrzeniowe. Tu.
tu. No, ale to nam trochę zajmie. Dobra, musimy się zająć tą koleją. To powinien nasz być nasz priorytet. Hiszpaniola Zjednoczona. Wow, ale my ich tutaj zrobiliśmy na szaro. Wszystkie twoje dywizje skieruj na południe. Tak. I kieruj się aż tutaj. Straciliśmy, kurde, naszego asa. Dobra. My sobie tutaj musimy aktywować nasze możliwości ostrzeliwania dziadów. Jezus Maria, jak oni mnie tu koszą. Nic tu raczej nie. Dobra. O, my już tu mamy 5 okrętów, proszę bardzo. No, mamy zaawansowane podwozie czołgu średniego. Nie myślę, że też czołgu, nowoczesnych czołgów też już sobie zrobimy. Tak. Matyczne naprawy, odsyłanie, nie, to nie. Weź ich tam rusz. No trochę ich tam ciśniemy, ale to jest wszystko nic. Wy też. Thank you.
pchać ten front. Florencja zajęta. Co my tu mamy? Zaawansowane podwozie czołgu średniego. Dobra, możemy sobie zaprojektować nowy czołg. W sumie średnia wieża, trzyosobowa. Broń średnia. Ulepszona średnia armata. Tak, radio. Tu byśmy dali mu mokre komory. Nachylony pancerz. Łatwa obsługa. Podwozie. Wałki skrętne. Pancerz spawany. Turbina gazowa. Wysokie zużycie paliwa, ale duża prędkość, duża moc paliwa. Nie, wzięlibyśmy silnik benzynowy po prostu. Tak, musimy tutaj zrobić silnik na maksa. A resztę wpakujemy sobie w pancerz na ile się da. Dobra, jest chyba git. Niezłe opancerzenie wyszło. Dobra. T-44. No i myślę, że można rozpocząć ich produkcję po prostu. Prowadzić. I co my tu mamy? O, można przekształcić czołgi zdobyczne. Pewnie, zróbmy to. Ogólnie to by się przydało tutaj. Rozbudować nasze możliwości atakowania Anglii rakietami. My tu się cały czas posuwamy naprzód. Siedem tysięcy czołgów ponad jest do modernizacji. No, brakuje tu kurde zaopatrzenia, nie? Kogoś tutaj żeśmy okrążyli pod Genewą. Ładnie. Dobrze, moi drodzy, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.